Temat śmierci nie jest łatwy, a jednak odejście z tego świata prędzej czy później będzie dotyczyć każdego z nas. Myśląc o nim, zapewne pierwszym, co przychodzi do głowy, jest cierpienie bliskich, którzy muszą się pogodzić ze stratą członka swojej rodziny. Ale spójrzmy też na śmierć z nieco innej strony. Po czym poznać, że nadchodzi? Czy daje jakieś symptomy? Jak wcześnie można je rozpoznać? Jeśli ciekawi Was ten temat, to oglądajcie dalej i poznajcie bliżej temat śmierci, która jest bardziej tajemnicza, niż moglibyśmy przypuszczać. Śmierć to stan, gdy zanikają wszystkie oznaki życia. U zmarłego nie jest wyczuwalny puls i nie zachodzi proces oddychania. Wszystkie organy przestają działać, oczy pozostają nieruchome, a powieki zazwyczaj są częściowo przymknięte, a w całym ciele następuje rozluźnienie mięśni. Powody śmierci mogą być różne. Ludzie odchodzą z tego świata na skutek starości, chorób, wypadków, czy sami odbierają sobie życie. Jeśli śmierć nie nastąpiła nagle, na przykład wskutek tragedii, proces umierania trwa znacznie dłużej niż mogłoby się zdawać. Objawy zbliżającego się końca można zaobserwować na kilka godzin, dni czy nawet tygodni lub miesięcy przed faktycznym zgonem. Jak w tym czasie zmienia się wygląd i zachowanie człowieka, po czym poznać, że niedługo umrze? Proces umierania jest ostatnim okresem życia, okresem pomiędzy życiem a śmiercią, w którym dochodzi do szeregu zmian prowadzących do zatrzymania czynności ośrodkowego układu nerwowego, układu krążenia i oddychania. W trakcie śmierci dochodzi do wygasania objawów życia i narastania zjawisk nekrofizycznych oraz nekrochemicznych, prowadzących do nieodwracalnej śmierci biologicznej. Lekarze potwierdzają, że pierwsze symptomy zbliżającej się śmierci mogą się pojawić nawet na kilka miesięcy wcześniej. U osoby spada wtedy zainteresowanie światem zewnętrznym, a większość czasu spędza na rozmyślaniu i wspominaniu swojego życia. Zaczyna oceniać to, co osiągnął przez wszystkie lata i mówi o rzeczach, z których jest dumny lub których żałuje. Następnie stara się dokończyć wszystkie niezałatwione sprawy. Umierający ludzie powoli wycofują się z codziennych zajęć i spotkań z ludźmi, co jak się okazuje jest naturalnym zjawiskiem spadku energii, którą trzeba też zaoszczędzić do swoich ostatnich dni. Okres preterminalny charakteryzuje się stanem daleko zaawansowanej choroby, w którym chory znajduje się we względnie dobrym stanie ogólnym, nie ma jednak możliwości dalszego leczenia. Faza terminalna to okres choroby, w którym zauważa się nieodwracalne pogorszenie ogólnego stanu chorego z nasileniem dolegliwości fizycznych połączonych z ograniczeniem sprawności ruchowej. Okres ten trwa zwykle około 4 do 6 tygodni. Okres umierania, agonii, obejmuje kilka ostatnich dni i godzin życia chorego. Na ogół występuje w nim osłabienie fizyczne i zmiany psychiczne oraz odmowa przyjmowania pokarmów. Agonia to stan bezpośrednio poprzedzający śmierć. Agonią można podzielić na pewne etapy. Tak zwane życie zredukowane, osłabienie fizjologicznych czynności podstawowych układów, życie minimalne, dalsze zmniejszanie przejawów życia, śmierć pozorna, okres życia minimalnego stwarzającego pozory śmierci, śmierć kliniczna, ustanie czynności podstawowych układów, życie pośrednie, śmierć osobnicza i śmierć biologiczna. Śmierć kliniczna oznacza zanik widocznych oznak życia organizmu, takich jak akcji serca, oddechu czy krążenia krwi. To stan, w którym znajduje się człowiek w ciągu kilku minut po ustaniu krążenia i oddychania z zachowaniem pewnych funkcji mózgu. Zabiegi reanimacyjne mogą jeszcze przywrócić życie organizmu, natomiast śmierć mózgowa oznacza trwałe i nieodwracalne zahamowanie wszelkich czynności mózgu. Kilka miesięcy przed śmiercią osoba sypia znacznie dłużej niż zwykle. Jej metabolizm poważnie spada, a brak energii powoduje ciągłe zmęczenie, które może mieć wiele przyczyn.
Jedną z nich jest powolne umieranie, a drugą przyjmowane leki, które uśmierzają ból, ale też wpływają na coraz większą potrzebę odpoczynku i snu. Senność przyczynia się też do braku reakcji na bodźce zewnętrzne. Umierający ma problemy z przyjmowaniem posiłków czy napojów, nie ma tyle energii co wcześniej, zatem pożywienie nie jest potrzebne. Brak apetytu i pragnienia to naturalny element wskazujący na zbliżającą się śmierć. Spowodowane jest to tym, że organizm nie potrzebuje już określonej dawki energii dostarczanych w żywności. Kilka miesięcy przed śmiercią osoba sypia znacznie dłużej niż zwykle. Jej metabolizm poważnie spada, a brak energii powoduje ciągłe zmęczenie, które może mieć wiele przyczyn. Jedną z nich jest powolne umieranie, a drugą przyjmowane leki, które uśmierzają ból, ale też wpływają na coraz większą potrzebę odpoczynku i snu. Senność przyczynia się też do braku reakcji na bodźce zewnętrzne. Umierający ma problemy z przyjmowaniem posiłków czy napojów, nie ma tyle energii co wcześniej, zatem pożywienie nie jest potrzebne. Brak apetytu i pragnienia to naturalny element wskazujący na zbliżającą się śmierć. Spowodowane jest to tym, że organizm nie potrzebuje już określonej dawki energii dostarczanych w żywności. Im bliżej śmierci, tym bardziej jedzenie schodzi na dalszy plan. Osoba odmawia nawet swoich ulubionych dań, a już na kilka godzin przed śmiercią całkowicie przestaje jeść i pić. Mózg odchodzącego z tego świata pozostaje z kolei bardzo aktywny, w związku z tym pojawiają się epizody pobudzenia czy nawet agresji, ponieważ dochodzi do zaburzeń świadomości i osoba nie wie, co się z nią dzieje lub gdzie się znajduje. Czasem nawet po wyglądzie zewnętrznym można odczytać zbliżający się koniec. Następuje również obniżenie temperatury ciała, przez co dłonie czy stopy są wciąż zimne oraz blade. Wyostrzają się wtedy rysy twarzy, a na skórze pojawiają się zasinienia. Najczęściej są widoczne na rękach i nogach. Z czasem zasinienie może przenosić się coraz wyżej, dochodząc do ramion czy ust. Zasinienia są wynikiem coraz gorszej wydolności serca. Jego bicie staje się nieregularne, a puls poprzez obniżone ciśnienie krwi jest czasami mało wyczuwalny. To z kolei prowadzi do zaburzenia funkcjonowania innych narządów, takich jak nerki. Dlatego można zauważyć, że mocz staje się brązowy lub rdzawy, ponieważ umierający mało je i pije. Bardzo często odwiedza toaletę, a nawet w ogóle nie czuje potrzeby, żeby z niej korzystać. Na kilka dni przed śmiercią sytuacja robi się już dużo bardziej poważniejsza. Mięśnie odmawiają posłuszeństwa i mogą być tak słabe, że umierający nie jest w stanie obrócić się na łóżku czy nawet podnieść łyżki do ust. Następnie pojawiają się problemy z oddychaniem. Osoba, z której uchodzi życie, ma duszności i częste bezdechy, czyli długie odstępy czasu między jednym a drugim nabraniem powietrza do płuc. Oprócz tego pojawia się silny ból, niekoniecznie związany z jakąkolwiek chorobą. W związku z tym umierający często jęczy, a na jego twarzy są widoczne grymasy i oznaki cierpienia. Często zdarzają się też halucynacje. Osoba zaczyna opowiadać na przykład o pojawiających się przed jej oczami dawno zmarłych krewnych. Osoby chore mogą przeczuwać, że niedługo odejdą od swojej rodziny. Bardzo często dochodzi wówczas do mówienia o śmierci, wypowiadania słów umieram albo wracam do swojego domu. Niektóre osoby niedługo przed śmiercią majaczą lub mają różnego rodzaju omamy. To jedna z możliwych oznak, że śmierć jest tuż, tuż. Niedługo przed śmiercią w błonach śluzowych zaczyna gromadzić się wydzielina, która staje się niemożliwa do samodzielnego usunięcia. Kiedy osoba staje się coraz słabsza, gromadzący się śluz utrudnia oddychanie, podczas którego dochodzi do wrażenia słuchowego, przypominającego grzechotanie, chociaż to przytłaczające i ciężkie dla rodziny, która towarzyszy umierającej osobie w jej ostatnich chwilach. Chory w tym czasie najczęściej nie odczuwa już męki czy cierpienia. W ostatnich godzinach przed zgonem ciało powoli się wyłącza, a organy przestają funkcjonować.